Jestem idiotą jebanym i nie włączyłem nagrywania, ale od czego jest woc mojego streama ratujący dupę po raz kolejny? Ten tutaj to ostatni boss z tych totalnie banalnie prostych. To jest ten sam gość, z którym bijemy się w dungeonie The Dawnbreakers, z którego ucieka na 60% HP. I z tego samego powodu walka zaczyna się właśnie, gdy ten już jest osłabiony. No i wracając do Dawnbreakera, to ten boss jest praktycznie jeden do jednego tym samym. Gracie w staku pod bossem, gdy ludzie dostają weeby, to odchodzi się od rajdu. Najlepiej do nich nie wracać, bo jebać weebów. Zostawiacie wielką plamę i wracacie, uważając przy okazji, żeby nie zabić raid zrywaniem linki. Wracają również zielone fale, tym razem dwie. Jedna osoba odchodzi lewo, druga prawo. Jak fala przejdzie duże weebowe plamy, to je niszczy i zostaje mała zielona plama, czyli w sumie git. Unikacie też spadających plam i z zielonymi kółeczkami rozchodzicie się lekko, bo zrespią się z was ady. Po prostu CC i totalny nuke ich na sukę. Gdy mu się znudzi, to odlatuje plując plamami po drodze i zmienia pozycję, zatrzymując się co jakiś czas na cast, który trzeba zajebiście koniecznie w chuj przerwać. Zapierdalacie za nim i gracie dalej. Polecam ułatwić sobie bieganie jakimś movement buffami typu totem szamana czy innymi gateami warlocka. Gdy jedna osoba dostanie duże białe kółko, to odchodzi lekko do tyłu i reszta rajdu wchodzi do kółka, żeby rozłożyć damage i osłabić przeciąganie. Ogólnie cały problem walki to jedynie to, że jest zajebiście ciasno, praktycznie tak jak w gildiach na początku dodatku, dlatego że nagle każdy wraca do gry. No i to tyle. Prawda jest taka, że jeśli ktoś grał tego bossa na Dawnbreakerze, to nie ma tu praktycznie niczego do nauki, a jak ktoś będzie miał problem, żeby zrozumieć, czy jego fala idzie w lewo czy w prawo, mimo zajebiście gigantycznego telegraficznego oznaczenia na podłodze, to niech idzie kurwa monitor kupić. Zostawcie suba, komentarz, łapkę w górę. Żegnam.